No ja gościu słyszałem, że ty jeszcze nie dołączyłeś do mojego giveawaya na Hellcase na $250. No jak tego jeszcze nie zrobiłeś, to link masz oczywiście w opisie. Skinsforfree.pl, wbijaj, kliknij sobie, dołącz do konkursu. Masz tutaj piękne skiny do wygrania za $250. Konkurs trwa 18 dni jeszcze, więc dołącz sobie, jak chcesz wygrać którymś z tych pięknych nagród. No a my co, no 1000 dolków na Hellcase, no to standardowo zaczniemy sobie tak, jak zaczynamy ostatnio, czyli oczywiście z bitwami. Jak oczywiście chcesz skina wygrać, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzek napisz i oczywiście dołącz na Discorda, udostępnij film i co, użyj kodu Kroxy na Hellcase, jak jesteś pełnoletnią. Zaraz pokażę ci, gdzie się klika. Skiny będziemy losować za kilka dni na streamie, więc śledź kanał i może udać się coś wygrać. Kreatujemy giveaway oczywiście, znaczy giveaway, battle giveaway, to sobie możesz dołączyć, tak? No ale chcesz oczywiście użyć sobie kodu i bonusik zyskać do wpłaty, bądź oczywiście również kasę na start. Logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz tutaj, chcesz kodzik Kroxy przez 2x. 10% jest do każdej wpłaty, no jak oczywiście kasę chcesz doładować, to klikasz sobie refill. No i tutaj wszelakie metody płatności masz, bliki, przelewy, skiny i tak dalej. Zobaczmy, co z tej bitwy tutaj wyniknie. Dołączył do nas jakiś gościu, więc nie musimy nawet tutaj wrzucać bota. No ten pierwszy gloczek bardzo ładnie, 26 dolców, jest też, tak powiem, deklasacja, bo mój oponent dostał skina za jedyne 26 centów, więc no póki co ta przewaga delikatna jest, ale zobaczmy, co nam dalej tak naprawdę sypnie, no bo te skrzynki chyba najdroższe są na końcu, tak mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy, P2000, $3 do 11, tutaj jakiś Galil AR, zobaczmy dalej, trzecia łasimówka, mamy USP Cyrexa dla nas tutaj, na nasze konto. No, ten USP z 20, 30! 30 do 50 centów zaledwie. No okej, okay, fajnie. Zobaczmy dalej. Jest tutaj niestety teraz 2 do 18 USP Cortex i AWP-ka Fever Dream. Zobaczmy dalej. No dalej jest przewaga na moim koncie. No mam nadzieję, że w tych ostatnich dwóch skrzynkach nic się tutaj nie zmieni. Zobaczmy, dwie najdroższe, chyba, tak mi się wydaje. Mamy MP9, ładna MP9, $18 kosztuje Hypnotic. No i zobaczmy, ostatnia skrzynia, no jest tutaj 5-7, no co to jest za skar, 6 dolców kosztuje, no okej. Okay. Niech będzie, no bitwa wygrana na plus minimalnie jesteśmy, więc no, mogło być lepiej, tak, mogło być lepiej. No ale mogliśmy też, że tak powiem, dostać tak zwany przysłowiowy wpierdol. Zobaczmy dalej, special, rzućmy sobie to, niech będzie to. Staram się rzucać skrzynki też, których kurczę jeszcze nie wrzucałem na bitwy, no ale też robiąc tyle bitew, no to też tak ciężko już wyłapać, która tak naprawdę skrzynka była, a której nie było, więc no tak to się żyje. Wrzucamy bota, 260 dolców bitwa, a i generalnie mam dla was, że tak powiem, takie info, bo wpadę na pomysł, żeby zrobić wam kalendarz ze skinami, tak jak inni to robią, skrzynkusy. No wiesz, jak kalendarz działa, tak? Wybierasz sobie numerek z kalendarza, komentujesz, wybierasz numerek i to tyle tak naprawdę, nie? I z każdego odcinka, z każdego będzie losowany właśnie skin. $133, kosa, okej, okay, sympatycznie. Więc daj znać, czy chciałeś coś takiego. Mam już wstępnie wszystko przygotowane. Wystarczy tylko skinki powypłacać, no i główna nagroda wtedy albo koska, albo rękawiczki. Zobaczymy, jak to będzie. Więc daj znać, co o tym sądzisz, bo no, rzuciłem taką luźną propozycję. Zobaczymy, jak to się przyjmie. Zobaczmy teraz jakąś kolejną batelkę sobie stwórzmy tutaj. Tą skrzynkę sobie rzućmy, będzie to, no i kurczę, już idziemy trochę do tych droższych skrzynek, to już bitwa $350, no dobra, wrzućmy jeszcze, kurczę, chciałem to dorzucić, ale to będzie, dobra, za połowę tego, co mamy, zróbmy bitwę, kurczę, no, chyba każdą bitwę wygrałem dzisiaj, czy to będzie, no to będzie na stówę ta bitwa, którą przegram, stary, jestem tego pewien, tak mi się wydaje, że chyba wszystkie bitwy póki co lecą dla mnie. No zobaczmy, co to jest za kałach? Red Laminat. Generalnie jestem fanem tych nowych ikonek skinów, ale tutaj coś ewidentnie nie wyszło z tym Red Laminatem. Takie mam wrażenie. Nie wiem jakby. Zobaczmy, to jest ta najdroższa chyba, tak? Ujojoj. Ojojoj. Znaczy, nie, to jest najdroższa chyba. No, no.
Wow. Ej, Stat Track Factoryniu, no kurczę. Robi wrażenie. Ten Five Seven też coś kosztuje, ale że aż tyle? Tested by the way. No. No. Jeszcze Mecha Industries Factoryniu. Ohoho, 1200 dolków z takiej bitwy, stary. Dobra, już się nie podpuszczam. Nie robię kolejnej bitwy, bo jestem przekonany, że teraz tą bitwę bym przegrał. To już jest niemożliwe, żeby tyle bitew z rzędu wygrać. No albo możliwe. No, wystarczy od szczęścia. Znaczy, wszystko zależy od szczęścia, tak? No raz się wygrywa, raz się przegrywa. Raz będzie ci wszystko siadać, raz ci się będzie 5 bitew z rzędu, a raz wszystkie 5 przegrasz, więc no. Tak bywa. Raz się przegrywa, raz się... No o dziwo, dzisiaj wygrywa. Jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku, że dzisiaj tak dobrze idzie. No ale tutaj już, no, skrzynki eventowe. Tak troszkę pieniążka wuja zabierają, no zobacz. Ej, już nie, ej, myślałem, że poleci tanka. Ja nie mogę, przecież to byłby taki game changer, stary. No właśnie, no w najgorszym wypadku, stary, to by było 600 dolców. Minimalware 1300 factory, 2000. 2000, no okej, okay. No było blisko. Zobaczmy co z tego, 100 dolców. Średnia ma moc. Zobaczmy teraz tą najdroższą może. Z 4, no to jest 5000 dolców. No dobra, raz mogę zaryzykować chyba, co? Zobaczmy, no jej, ojej. To jest bardzo, bardzo słaby drop. 300 dolków. No jest tyle co z poprzedniego otwarcia, nie? Zobaczmy, może teraz się naprawi coś. No nie, no i to jest naprawdę, to jest aż naprawdę, nie wierzę w to. Nie wierzę w to, żeby otwierając tyle tych szynek totalnie, żebym nic nie mógł stary wydropić. Chociaż Black Laminat? No nie. Aha, no, no dziękuję, pozdro. Pozdrawiam. Dobra, więc co? No teraz, dobra, teraz jest tylko 60 na minus. Tylko 60. No teraz musi coś. No już na tą hydrę tak spojrzałem kątem oka. Ojejku, ale tutaj tragicznie, ja nie mogę. Było niecałe 100 dolarów. No nie, no i znowu patrz, i znowu Hellcase mi daje. Ej, okej, okej. Okej, no niech będzie, no na pewno uratowało to opening, tak? Z tym musimy być zgodni, no ale... Kurczę, no mogło być lepiej, no! 144, 4 razy skrzynka min. No jakby tu jakaś kosa na dzień dobry wleciała. No nie będzie kosy. Kosy nie będzie, nie będzie. Również profitu, niestety. Spróbujmy jeszcze raz. Jeszcze raz, no. Znowu jest minus niestety, Mehdi. P250. Odpuszczamy tą skrzynkę. No ja mam tutaj tak naprawdę taki jeden strzał mam tutaj. Nazywa się Ruby Sherry. Zobacz, zobaczmy, 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 zostanie czy nie. Ej. No, w tym momencie stary. Poczułem się urażony. Dobra, dobra, jeszcze raz. Już tak nie mam pieniędzy, więc. No, teraz pytanie, ile to kosztuje? Jak to kosztuje z 1000? Nie no, butterfly'e drogie, nie? Uhuhu! Ale powrót! Dzień dobry! 1200 dolarów. Dobra, stary, ale odklejka. Ja nie mogę. Zahaj z motylka baluj. No, ten bajonet slotter jakiś wygląda na minimalware. Fitested na pewno. Factory new. Delikatny minus. Dobra, jeszcze raz, stary. Teraz wiesz, że to będzie to otwarcie. Factory New Star Trek, Factory New Star Trek, Factory New Star Trek! Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Dobra, jednak nie mam pod kontrolą, stary. Masimówka w Star Treku? Proszę? Ale chyba nie o to mi chodziło, no nie! Ej, takie, taką nadzieję na lepsze jutro dała ta skrzynia. Ja nie mogę, ty. Może princik jakiegoś tutaj, nie wiem.
wpłać do Tusika. Zafunduję, zobaczmy. No nie no, parę... Nie wiem, stary, to co ja robię, to powinno być w jakichś poradnikach napisane, jak nie otwierać skrzynek. Mamy 172 dolary, dobra, zróbmy z tego battle po prostu. No, tak dały te battle, tak dały te battle. A ja jak zwykle, stary, no ja już nawet nie muszę czytać komentarzy, bo ja wiem, co w tych komentarzach będzie. Będziecie się ze mnie śmiać jak zwykle. Ja was dobrze znam, tak. Zawsze musi się z biednego kroku i do, wiesz, nieszczęścia śmiać. No dobra, ile tu możemy rzucić? 6 dolków. No tyle mniej więcej. Dobra, no 4 boty. Lecimy, jak się uda, to się uda. Jak nie, to kolejny dzień na tym, jak to się mówi. Kolejny dzień w biurze, tak? Zobacz, otwarcie numer 1. Okej. Okay. No, bardzo close. Ale to jest ta skrzynka, od której wszystko tutaj zależy. No właśnie. No cóż, dziękuję serdecznie za oglądanie. Czekaj, co? Ej, tego USP-a przegapiłem totalnie. Target acquired. Co to jest za USP? Czemu to tyle kosztuje? Aha, to jest 100. No to jest do kontraktu na chyba WP Fate. Mi się wydaje. No dobra, no to zmienia postać rzeczy. No cóż, no dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. Widzimy się jutro. Weź sobie udział w konkursie. I siemano!